cześć, ja jestem Jurgus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie właśnie w tytule, udostępniam wam fajną paczuszkę z elementami do gry Fortnite, która ostatnio jest bardzo popularna, także wiele ludzi teraz potrzebuje miniaturek czy tam prac związanych właśnie z tą gierką, więc postanowiłem oczywiście zrobić paczuszkę do tej gry. I na ekranie wam się pojawia post, który niedawno temu wrzuciłem na Facebooka, na fanpage'a Jurgus Design. Oczywiście zapraszam, link jest na dole, jeżeli zostawicie lajkacza, to by było naprawdę mega miło. Post dotyczy właśnie tego, że co jakiś czas będę wrzucał paczki graficzne dotyczące jednej gierki. Także mam nadzieję, że ten pomysł się wam spodoba i możecie zostawić komentarza tam na dole w komentarzach. Oczywiście, czy taki pomysł jest spoko i zaproponujcie, do jakich gier mogę też tworzyć paczki. Na razie w planach jest CSGO, Clash Royale i coś jeszcze było, nie pamiętam. Także to tyle z takiego wstępu. My szybciutko teraz to wam pokażę, w jaki sposób tutaj wszystko użyć, zainstalować i tak dalej. Więc link na dole, pierwszy link na dole to będzie link do pobrania paczki. Ona będzie udostępniana na Mediafire albo na Mega, zależy, zobaczymy, tak? Więc pobieramy sobie paczuszkę, mamy ją w pliku WinRAR. Oczywiście wypakowujemy, także to jest dość prosta sprawa. Naciskamy sobie Extract Here albo na polskim będziecie mieli chyba Wypakuj Tutaj. Czekamy sobie chwileczkę i nam się wypakuje właśnie folder. Ok, już się wypakowało, także to damy tutaj. Ten folder mamy tu. Ok, super, dobra. Wbijamy sobie na folder i tak, folderów jest 22 foldery z różnymi plikami, elementami, renderami, tapetami czy tam innymi pierdołami, które są właśnie dotyczące tej gry, więc naprawdę macie masę rzeczy, możecie full tutaj, wszystko jest, po prostu wszystko jest, nawet rzeczy, które wbiły niedawno w aktualizacji, dlatego tak przeciągałem tą paczuszkę, miała być wcześniej, już wam pokazuję. To było w folderze renders chyba, nie tu, ale przy okazji wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy właśnie wszystkie te rendery, postacie, emotki, jakieś tam kamienie, naprawdę tego jest masa, nie będę teraz pokazywał każdego po kolei, ale mniej więcej tutaj przejdę po folderach, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Tutaj mamy autka. Oczywiście, jak zauważyliście, w folderach numerowałem po kolei, czyli numerkami jechałem. Tak, tak pomyślałem, że będzie po prostu najprościej wam to pokazać. Nie będę tam nazywał te elementy jakoś szczególnie. O właśnie, chodziło mi o tą aktualizację. Czekałem specjalnie na tą aktualizację, żeby po prostu wyciągnąć tą kuszę tutaj do tej paczki. I tak samo postacie właśnie z tego eventu walentynkowego. Tutaj mam jakieś logo, emotki takie też jakieś białe. Także full wypas, jakieś nawet roślinki i różne pierdoły, które możecie znaleźć właśnie pobierając tą paczuszkę. I też stworzyłem wam template'y. Template'y, w których możecie sobie po prostu zmieniać dane. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, sobie odpalimy to. Chodzi o to, że mamy tam w Fortnite takie rzeczy jak końcowy screen z wygraną, tak? Czyli jak wygramy jakąś gierkę, to mamy coś takiego. I to jest bardzo fajna rzecz, którą możemy sobie dodać na przykład na miniaturki. Więc patrzcie, jak to teraz się robi. Po prostu naciskamy sobie tutaj, wchodzimy sobie tutaj niżej, jakby rozwijamy, naciskamy dwa razy tak i możemy sobie zmieniać tutaj numerek na dowolnie, jaki chcemy. Ale żeby zmieniać sobie numerek, potrzebujemy do tego czcionki czy tam fonta. Ja tą czcionkę wam tutaj wrzuciłem, tutaj macie taki folder Fortnite font i tą czcionkę po prostu najnormalniej na świecie instalujecie, a potem sobie ją tutaj z niej będziecie korzystać. Ja sobie zmienię na piątkę. A teraz zmienimy sobie treść, na przykład, ojej, nie to, treść sobie tak, dwa razy naciskamy na nią i treść sobie damy, co za easy giera. Okej, coś takiego. I takie coś dajemy sobie na przykład gdzieś na miniaturkę. Oczywiście można też kolory zmieniać, także to już tam dowolnie. Dajemy sobie gdzieś takie coś, o, takie coś tam na miniatureczkę, powiedzmy, gdzieś na górę, na dole jakiś tytuł i tak dalej. Także to już pozostaje w waszej wyobraźni, to już tam sobie sami załatwicie, jak ustawicie, co i jak. Dobrze, przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest logo, które możemy też również edytować. Tego jest tutaj o wiele więcej, nie będę tutaj dłużej siedział, ale motyw jest taki, że po prostu możemy sobie zmieniać tak samo czcionki, w sensie napisy, tak? Możemy sobie tutaj zmienić za swój nick i tak dalej. Ta sama zasada, co wcześniej na górze. Także tutaj troszeczkę musicie się więcej bawić, bo tutaj macie jakieś kolorki, elementy i tak dalej, także jeżeli komuś zależy, to bez problemu się odnajdziecie, prosta sprawa. Następną rzeczą to jest HUD z gry. Chodzi tutaj o życie i shielda, czyli tam
tarczy, czy tam ochronkę, siorba, jak to się mówi oczywiście, więc to też jest bardzo fajna rzecz, możemy na przykład dać odcinek typu, czy tam ktoś zamówi, typu przeżyłem na jednym, na jeden HP, czy coś takiego, i teraz zrobimy sobie edycję do tego, już wam pokazuję. Wchodzimy sobie na zakładkę live, oczywiście wszystko po angielsku, i tutaj możemy tak samo sobie zmieniać wszystkie numerki i te sprawy, i numerek sobie zmienimy na 1. I sobie go damy tak bliżej tutaj do tej przedziałki. Teraz wszystko, tą przedziałkę, stówkę i wszystko damy sobie tutaj w lewo. I następnie szukamy zielonego paska, czyli to jest ten. Napisałem tutaj, wpisałem green line, żebyście wiedzieli. Dajemy sobie Ctrl T i jedziemy sobie shiftem, naciskamy, łapiemy za krawędź i jedziemy gdzieś tutaj. I na miniaturce będzie widać, że tutaj mamy 1% życia. I możemy sobie tak zwinąć, elegancko bierzemy sobie Ctrl T i sobie rozciągamy tutaj. Tak samo robicie z shieldem, dokładnie to samo, czyli shield. Robimy tak, wchodzimy sobie, zmieniamy sobie tutaj numerki na 1, o nie 11, tylko 1. Przesuwamy sobie w prawo, bierzemy sobie za przedziałek stówkę, czy przedziałek, to mi chodzi o to. Tutaj niesymetrycznie zrobiłem, wiadomo, nie, to robię tak byle jak. Ale wiecie, o co chodzi. Bierzemy sobie teraz niebieską linę, czyli blue line, shift, bierzemy za krawędź, zjeżdżamy na sam koniec jakby tutaj początku, bierzemy tak, zatwierdzamy, shield, ctrl T i elegancko mamy sobie na miniaturkę statystyki. Bardzo często widzę na zagranicznych właśnie filmikach z Fortnite'a, że często z tego korzystają i bardzo fajna to jest opcja, o tak to mogę nazwać, ciekawe to wygląda. Dobra, bo coś czuję, że za długo robię filmik. Tyle z mojej strony, napiszcie w komentarzu, czy się ta paczka wam przydała. Trochę się przy niej starałem, naprawdę solidnie staram się robić paczki, więc jeżeli doceniacie moje starania, to zostawcie łapkę oraz suba, ponieważ za niedługo już będzie 2000 subskrypcji, za co jestem naprawdę, no po prostu cieszę się i tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.